Siema, witam was dzisiaj w farmingu, tak. I dzisiaj jest wielki dzień, bo wreszcie będę zbierał sorgo, które tam zasadziłem kiedyś tam. Widzicie, jest takie piękne złote, czyli jest gotowe do zbioru, tak? Tak. Jest gotowe do zbioru, jest złote, piękne. Widać w nim pieniądz. Mniejsza, ale zanim zaczniemy, to zrobię szybką akcję ogarniania rzeczy, czyli nawodnię szklarnię i nakarmię kurczaki, więc no. Szybko to zrobię. I dobra, teraz biorę zetora i lecimy nawodnić szklarnię. Lecisz, zetor, lecisz. To ty nie mówcie, zetor się już jest uszkodzony. No już mam 8% uszkodzenia, masakra. No nie, znowu wjechałem na pole przez przypadek. Uszkodziłem coś? No chyba trochę uszkodziłem, masakra. Ja muszę to zebrać za chwilę, bo za chwilę nie będzie to zbierać, jak ja tak będę ciągle wjeżdżał na to pole i rozwalał sobie zbiór. Dobra, napełniłem już chyba wszystko, zrobiłem co miałem zrobić na początku, bo czekajcie. A nie, jeszcze szybko zobaczę, czy na mój tartak, czy tam wszystko z nimi, czy mi produkcja idzie dobrze, czy nie. Bo ostatnio zmieniłem na meble, to się produkuje jakoś? O, produkuje się, tylko meble się produkują dłużej. Więc to nic, może się wyprodukuje za chwilę. Drewna jeszcze jest, więc na razie nie muszę dokładać, więc dobra. To co, to nie zdradźmy czasu i zacznijmy zbierać. Nigdy tego kombajna jeszcze nie używałem do pracy, więc zobaczymy, jak on się sprawuje. Dobra. Duże to pole nie jest, więc będę wszystko robił sam, bo normalnie domyślnie, jakbym miał jakieś większe pole, to bym użył jakichś pracowników, żeby za mnie to zrobili, ale... Chyba przeoszczędzę i wszystko sam zrobię. Więc jak to się robiło? Trzeba to uruchomić, czy nie, czekaj. Trzeba najpierw otworzyć kombajn na X, później B. Okej. Okay. I chyba teraz kombajn działa, tak? O tak, zbieramy sorgo. O tak, lecą pieniądze. Chyba jest dobrze. Nie jestem pewien, czy jest dobrze, ale chyba jest dobrze. Dobra, więcej niż 10 km na godzinę nie pojedziemy, więc tak sobie będziemy jechać. Dobra, i przejechałem trochę. Już mam zapełniony kombajn na 26%. Ale to tam, jak coś to za chwilę wezmę i przygotuję przyczepę, czy tam bardziej no... moją ciężarówkę. Żeby przetransportować za chwilę no... sorgo do silosu. Oj, żebym tutaj nie zostawił dziur. Staram się tutaj tak strasznie nie zostawić żadnych dziur, bo ja lubię zostawiać takie dziury, że później muszę jeździć po polu i no, później zbierać takie malutkie kawałki. Więc no, staram się to zrobić, widzicie, że nawet zamiast robić takie moje klasyczne kółeczka, to robię to realistycznie i nie wiem, jadę tak jak, nie wiem, robią w prawdziwym życiu. Więc ja tu jestem bardzo, jest bardzo realistyczna seria, ja wam mówię. A z pierwszej osobowej to fajnie wygląda. Dzięki temu, że nie ma kabiny, jest taka widoczność. Wszystko stąd widzę. Oj, ale żebym nie zjechał. No i zostawiłem trochę. No dobra, jadę z trzeciej osoby. Nie, bo ja tutaj już zostawiłem kawałek i będę musiał to dozbierać. Dobra, wezmę, bo bidon się już zapełnia. To trzeba go... pozbyć się trochę sorgo, więc czekajcie. Musimy wziąć i zmienić przyczepę w ciężaróweczce, tak? Na tą nową, co kupiłem ostatnio. Tutaj leży, o! I zobaczymy, czy odpowiednio dużą kupiłem.
Mam nadzieję, że cały zbiór się zmieści do tej przyczepy, bo ja, jak to później będę sprzedawał, to chciałbym, żeby to było no. Czemu to, co? Czemu nie chce się ten wziąć? Halo. Halo, przyczepa, działaj. Aha, dobra, dobra, ze tej strony podjeżdżałem, dobra. Ja myślałem, to inaczej o to odstawiałem, dobra. Czekajcie, wyłączę to menu z podpowiedziami, bo je wkurza już. Czekajcie, o, dobra. Ale już mogę, teraz mogę już wjeżdżać na pole. Chyba gdzieś z tej strony jest rura, z tej strony jest rura, dobra. Dobra. I teraz na oto chyba było, nie! Do bizona wchodź, a nie, dobra, o. Oj, dobra, i leci. Bałem się, że nie trafi, ale leci. Dobrze. Zapełnia się, zapełnia się. Ile tu już mamy litrów? Dużo tego jest. Ile jest za 1000 litrów? Pieniądze, czekajcie. Muszę sprawdzić. To jest 2000 około. I to jest za litr, czyli 2000 za litr? No to nie jest dużo, powiem wam szczerze. Się zobaczy, ile litrów z tego będzie. Poza tym to pole jest małe, więc ja już wam mówiłem, że dużo pieniędzy z tego pola nie dostaniemy. Żeby jakieś pieniądze zyskać, to trzeba je powiększyć ostro. Jak nie będzie mi się opłacać tego sprzedawać, to po prostu wezmę i użyję tego sorgo jako tej. No. Jedzenia dla kurczaków. To chyba będzie bardziej opłacalne, choć nie wiem. Zobaczymy, ile dostanę pieniędzy za te jajka od kurczaków. Dobra, to ja już teraz pójdę. O, czekaj, to teraz skoszę ten. To co tutaj ostatnio zostawiłem. I wezmę już teraz. Pozbędę się ładunku. Czekaj, jakoś tak się tu zmieszczę, bo tak zaparkowałem beznadziejnie tym. Tą ciężaróweczką. O! Dużą tą przyczepę ten mam. Już prawie całe pole wziąłem i no. O nie, ja się tu zablokuję. No, czekajcie. Nie wiedziałem, że ta gra jest tak realistyczna, ale kontynuując. To moje pole jest tak małe, że nawet moja przyczepa się do końca nie zapełni przy tym polu. To jest, nie wiem. Ja będę musiał ten, w następnych filmach już chyba ostro myśleć nad tym, żeby powiększyć to pole i to bardzo dużo, bardzo mocno powiększyć to pole. O, pięknie, dobra. Została mi tylko jeszcze taka malutka tutaj linia przy granicy pola. Chyba będzie oficjalnie ostatni przejazd. Dawaj, dawaj. No te drzewo, no. Kto tu posadził drzewo? Masakra. Czekajcie, wycofam trochę. Czekaj, to drzewo chyba jest jeszcze ten. Czekajcie. Czekaj, to drzewo jest w mojej działce? Da. To weź mi wypi. No i będziesz mi przeszkadzał, nie ma. No to jeszcze zostało, dobra, bo to się tak pole dziwnie, to tak dziwnie zaorałem, że pole tak jest takie nieregularne, więc dobra, więc jeszcze jeden przejazd będzie jednak, dobra. Masakra, te wystające, no jak to się nazywało? No się zablokowałem, nie mówcie nawet. Te pozostałości po tych drzewach, no masakra. Ja muszę wreszcie to usunąć, bo to mi tylko przeszkadza. Dobra, oficjalnie skończyłem
zbiory. Tylko teraz jeszcze muszę te moje niedobitki dobić. Tutaj jak bardzo się starałem, to zostawiłem takie te wystające. Chyba dobrze jest, chyba już nie ma nigdzie żadnego tego. Nie, już chyba wszystko zebrałem, nie ma żadnych pozostałości już, dobra. Dlatego dosypię to do reszty. I zobaczymy, ile w końcu tego mamy ostatecznie. O, to aż 8000 tego. I tak całej nie zapełniliśmy, a 9000, 10000. Nie no, fajno, bo to się sprzedaje kiedy, czekajcie, kiedy się sprzedaje sorgo? W styczniu, dobra. A zasiew sorgo jest kiedy? Aha, więc bez... Aha, czyli musimy tyle czekać na zasiew, chyba żebyśmy chcieli jęczmień albo... pszenicę, ale myślę, że te kilka dni spędzimy na powiększaniu pola, bo ja chcę, bo ja ambitnie chcę przekształcić cały ten las i wszystko, wyciąć to wszystko, przerobić na meble, które już się tutaj robią. Cały ten las chciałbym wyciąć i przerobić to wszystko na pole. Nawet będę musiał chyba jakieś budynki przesunąć, bo ja chcę ten... Większość tego miejsca właśnie poprzerabiać wszystko na pole, żeby więcej zarabiać z tego pola. A więc to trzeba będzie, co będę robił w następnych filmach, ale dobra. Co teraz? Trzeba już odłożyć bizonika, bo już nie jest nam potrzebny. I szczerze mówiąc, myślę, że wyburzę tą jednak dużą stodołę. Bo niby to było tanie i duże, ale no jest duże, ale... No, kompletnie ma za małe te. Nie ma tam, nie zmieści się tam w przejściu bizon. W ogóle to jest takie małe, denerwująco się wjeżdża do tego. Myślę, że sobie kupię coś mniejszego i ogólnie jakoś to gospodarstwo będę musiał przerobić. Bo trochę to beznadziejnie zaplanowałem, ale dobra. Więc będziemy myśleć, ale na razie muszę... Teraz myślę, że przeniosę zbiory do silosów. Zobaczymy, czy te silosy w ogóle działają. Dobra. Muszę chyba tyłem podjechać, nie? Czy jak to działa, nie wiem. Dobra. I co, i teraz? Czekajcie. Muszę znowu uruchomić te okno pomocy. Rozpocznij wyładunek. O! Jak silos jest pusty? Dałem tam, nie? Ja zmarnowałem coś, czy co? Jak tu napełnić ten silos? Co jest? O, teraz. O, jest! Dobra! Pada tam. Dobra. Była przedtem za mało, za krótko to zrobiłem i... mi nie wpadło. Dobra. I teraz co? O, dobra! Tak, napełniają się silosy. Dobra. Dobra, napełniają się. Nie wiem, jaką one mają pojemność, ale powinny starczyć. Wszystko leci fajnie, jak tam kury. Bo kury przyjmują sorgo. Czekajcie, gdzieś tu pisze szybszy ten. Czekajcie. Znowu już całe ziarno wyżarły. Czekajcie, aż tutaj możemy sprawdzić, czy one jedzą to. Mam idealny pomysł. Wysypię resztę tego tam do tych kur. Gdzie normalnie daje worki z pszenicą kupioną. I zobaczymy, czy zeżrą. To jest plan. Teraz mam pełen. Dobra, czyli myślę, że będziemy teraz kury karmili sorgo. To jak teraz będę w sumie ten... przemieszczał sorgo z silosu do kur. To tą ciężarówką by było chyba ciężko. Więc myślę, że chyba trzeba by było kupić jakąś jednak malutką przyczepę, żeby kursowała z silosu do kur. Wiecie, o co chodzi. Więc taka, co ma jakąś, nie wiem, 1000 litrów pojemności, bo ile ten kurnik ma pojemności? 1000, więc 1000 litrów pojemności bym tak potrzebował, tak? Tak. Więc myślę, że pojadę po takowe coś, po przyczepę. To co by tu wziąć? Myślę, że wezmę kaszlaka. Czemu nie? Dawno kaszlakiem nie jeździłem. Stoi tutaj, rozwalony. 9% uszkodzeń, masakra. Ten kaszlak się psuje i psuje. Dopiero co go naprawiałem. Jedź, stary kaszlak, jedź. Oj!
A ten kasza to startuje jak rakieta. Na przyspieszenie lepsze niż w jakiejś, nie wiem, rajdówce. Masakra. No i tu pisze, że ten, że ma jedno uszkodzenie, no nic. Najwyżej za chwilę podjedziemy do właśnie mechanika i żeby to naprawił. Mówiąc o mechaniku, mam na myśli tą paletę, co kupuje się, żeby naprawiać. W tym modzie, co kupiłem. Znaczy nie kupiłem, tylko zainstalowałem. Ja nie kupuję płatnych modów, jestem za bardzo Januszem na takie rzeczy. Dobra, więc ja chciałem malutką... A czekajcie, zniczki trzeba zobaczyć, aha. No to powiem wam, że tyle ofert, tak dużo. Jest cała jedna przyczepa, która jest w ogóle na ziemniaki. Nie no. No nie no, powiem wam, że... chyba nie potrzebuję takiej rzeczy, mniejsza. Dobra, więc jakie są takie przyczepy? Chciałbym coś małego. Ile to ma pojemności? Wóz konny. Takie coś? Chyba, że jednak wezmę ten. Jest nowszy taki, no... Myślę, że z tym by się lepiej skręcało, choć w sumie nie wiem. Dobra, wezmę ten, jest trochę droższy, choć... Dobra, biorę ten. Tylko poprzemalowywuję go, żeby lepiej wyglądał. A już przez przypadek nie kupowałem kiedyś takiej przyczepy? A ja kupowałem taką przyczepę już kiedyś. Tylko to była ta wersja do transportu drewna. To była chyba pierwsza przyczepa, którą kupiłem do ten. Do transportu drewna, jak na początku tej serii, dobra. No to... Ta przyczepa robi aktualnie powrót. Tak, biorę 5000. No i oficjalnie już nie mamy 400, tylko mamy 300 ileś. Dobra. Te pieniądze uciekają strasznie szybko. Czy ja coś jeszcze chcę stąd? Chyba już stąd nic nie chcę, dobra. Więc podłączamy... No. O! Łojak! Aha, ten kaszak zawsze jak się podłączy do niego przyczepę, to tak skacze z radości. Dobra, teraz gdzie by ją postawić, bo tutaj tyle... Ja już nie mam miejsca tutaj. Teraz kurczaki są nakarmione. No mam trochę pokarmu. Ale możemy w tym przetestować, jak się wyciąga z tego silosu sorgo, więc czekajcie. Dzisiaj sprawdzam, jak wszystko działa w ogóle. Bo szczerze mówiąc, oprócz tej serii to jakoś szczególnie dużo w farminga nie grałem. Jak wybrany silos jest pusty? A, bo to czy muszę wybrać, co chcę, dobra. Czyli tak to się robi. Nie mów, masakry nie skomplikowane. Dobra. O. Jest napełnione, dobra. I co teraz? Nie mogę wyładować tutaj, co jest? O! Powiem wam, że z tą przyczepą to jest strasznie skomplikowana sprawa. No, o. O, mogę? Tak. Dobra. Zostawiam tą przyczepę tutaj, I guess. Jak ktoś to będę... tam uzupełniał to sorgo z tym, Władimircem. Nie będę kaszlaka męczył. Chyba to chyba szybko przelecę i napełnię szklarnię, bo już trochę zaczyna się w nich sucho robić. Dobra, szklarnie zostały... Oficjalnie napełnione po raz drugi. Już chyba ostatni dzisiaj. Bo już będę powoli kończył, ale jeszcze w sumie tak myślę, że rzeczywiście mógłbym pozbyć się tej całej stodoły i kupić coś lepszego. Bo na razie tak z niej nie korzystam, bo jest beznadziejna. Więc czekajcie, to... Sprzedam ma już 6 miesięcy,
ale i tak sprzedaję, trochę na tym stracę, ale mniejsza. To teraz szybko, realistycznie, na chwilę szybko wszystko przeniosę. Bardzo, bardzo realistycznym sposobem. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, więc to będą nie domy, tylko shopy. Ja bym chciał taką jakąś średniej wielkości shopę albo stodołę. Dużo jest fajnych, ale nie chciałbym też majątku wydawać na shopę, no bo... O, taka z No Man's Land. Bo powiem wam, że ja jednak chciałbym zostawić sobie pieniądze na jakiś... Na to pozbywanie się kłód, no bo ja tu już mówiłem, ale... Te kłody to się strasznie trudno usuwa. Trzeba je... Że nie kłody, tylko te... Jak się nazywały te szpikulce? To wystają... Ja... Czemu ja zapomniałem tego słowa? Nie pamiętam, jak się nazywa... Oto. No ja nie wiem, ja się nie wnikam. Żeby się tego pozbyć, to trzeba kupić nowy traktor i jeszcze jakąś maszynę do tego. To nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo to wyrwać z ziemi. Więc nie chcę wydawać, nie, więc majątku nie chcę wydawać. Może o coś takiego bym kupił i tak ustawił, bo ten tartak to i tak jest... tymczasowo można powiedzieć. Choć nie wiem, czy akurat... Ja tu muszę dobrze przemyśleć. Ja tu wydaję pieniądze, to jest strasznie trudna, to jest strasznie, strasznie trudna rzecz. Chyba, że coś takiego za 13 tysięcy, no dobra. Takie o, duże, fajne, kombajn się zmieści, wszystko się fajnie zmieści. No, dajcie mi tu wszystko. Wezmę, dawaj bizon. Wreszcie będziesz miał miejsce, zamknę go może. O. Wreszcie będziesz miał swoje miejsce. A już jest brudny, ja go raz użyłem i już jest cały brudny. Będę musiał go później wymyć najwyżej, ale nie wiem. Dobra, teraz już tylko szybciutko przystosuję może jakoś teren. Bo tutaj zostały ścieżki i wszystko z poprzedniej, tej światła i ogólnie. Dobra, muszę to wszystko pozburzać. Tutaj ładnie pomaluję, że niby tu jest taka, że tu jest takie ten. Że już niby od ciągłego jeżdżenia się ten... Trawa wzięła i zdechła. Dobra, jakoś tam to nie musi być idealnie. Jak pięknie, tutaj są światła już, więc no... To jestem taki fajny, tutaj są światła, to wszystko jest ładnie oświetlone. No, aha. Nie! Powiedzcie mi, kto to wymyślił, że na prawy przycisk myszy jest ten, rzucanie rzeczami. Weź, wracaj tam kombajn, wracaj. Wracaj tam, jak ja uwielbiam tą grę, mogę sobie rzucać kombajnem. Dobra, i to jest chyba wszystko, co chciałem zrobić, już się kończy dzień. W następnym filmie już będę coś myślał właśnie z usuwaniem drzew i ogólnie przy tego. I no. I takimi rzeczami. Tylko właśnie nie wiem, co z tym tartakiem zrobić, bo on strasznie wolno działa. Przerabia to drewno strasznie, strasznie wolno, więc będę pewnie musiał go na długo zostawić, zanim mi to wszystko przerobi na meble. Jakoś się to wymyśli. A więc co ja jeszcze chcę zrobić? Tak, to teraz chyba wszystko już schowam. Pięknie. Coś jeszcze potrzebuję zrobić? Przyczepa może tu zostać, pokarmu jeszcze trochę mają niby. W sumie wezmę, użyję resztę tego pokarmu. Co się będę męczył? O. No i tak to muszę zużyć. A wezmę te jajka, co się już wyprodukowały i tutaj przełożę. A tego dużo się już wyprodukowało. Tych już z szklarni nie przekładam. Bo już mi się nie chce, już tego za dużo się produkuje. To chyba w następnym filmie będziemy grzyby sprzedawać, więc to się dobrze ten składa. Będę potrzebował dużej ilości pieniędzy. Więc to jest chyba tyle, to już zostawiam tutaj. Ale ja mam straszny syf na tym gospodarstwie, masakra. Psa może nakarmić, gdzie ten pies w ogóle jest? Przez cały czas go nie widziałem. Masakra, budę postawiłem, a psa nagle nie ma. Uciekł czy co? Nie no, magia! Chwilę mnie nie była i zniknęło jedzenie z miski. Gdzie ten pies? O, tu jest! Dobra. O, przyniósł piłkę. No i fajnie.
jest. Kto mnie to w ogóle wybił? Dobra, kończmy to, kończmy to. Bo się tu zagaduje już. Dobra, więc co? Chyba wszystko, co zrobiłem... Chyba zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, mam nadzieję. A tam pies czeka z piłką. Na polu, ujuju, słodziak, dobra. Więc to chyba koniec, więc co? Dziękuję za oglądanie i do następnego. Siema.